się pysie. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mariusia od oznaczy, że mam kolejnego daily vloga. Są wakacje, trzeba robić fajne rzeczy. YouTube mnie bardzo motywuje, żeby właśnie wychodzić z tej swojej strefy komfortu i robić coś kreatywnego. Dlatego dzisiaj, jako kontynuację serii Healing Recovery Journey, pobawię się w którejś we własnym mieście i pokażę Wam, jak romantyzować swoje życie w ciągu wakacji. Ja mam to szczęście i jestem mega za to wdzięczna, że mieszkam w Gdańsku. Faktycznie mogę się pobawić w turystę, tak autentycznie, bo to jest bardzo turystyczne miasto. Szybki life update. Dzisiaj jest poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości i chcę właśnie mieć jakiś taki fajny tydzień. Jest to mój ostatni tydzień bycia 20-latką. W przyszłym tygodniu mam urodziny, więc chcę potraktować siebie dobrze, bo ostatnie dni spędzałam ze znajomymi, sporo wychodziłam, moje baterie społeczne troszkę się rozładowały. Ja jestem typem osoby, która musi wychodzić do ludzi, bardzo lubię przebywać w towarzystwie innych, ale też czasem czuję się tym przebodźcowana i potrzebuję odpoczynku, dlatego w ostatnim roku bardzo polubiłam spędzać czas sama ze sobą, właśnie poprzez zabieranie się do kawiarni, na spacerki. To jest dla mnie bardzo ważne, bo przez to naprawiam relacje z samą sobą. Zdecydowanie przez to polubiłam też bardziej siebie i zrozumiałam, że jestem swoją przyjaciółką, więc chciałabym też poruszyć temat akceptacji siebie, no i generalnie takiego romantyzowania życia. Połączę to z fajnym vlogiem, pokażę Wam kilka cool miejscówek i zapraszam Was do oglądania Paty w Gdańsku. Tylko muszę skończyć makijaż, wyjść z psem, zjeść śniadanie, zrobić taką moją poranną rutynę, bo moje poranki grają kluczową rolę w tym, jakie mam samopoczucie w ciągu dnia. Kiedy faktycznie mam czas, lubię mieć jakiś spokojny poranek, nigdy się nie spieszyć i są wakacje, więc czasem czuję taką presję, żeby zrobić wszystkie rzeczy z mojej porannej rutyny w ogóle jak najszybciej. Czasem zapominam, żeby się zatrzymać, pomyśleć sobie, hej, odpocznij, zrób wszystko na spokojnie, w zgodzie sama ze sobą. Co, moi drodzy, czas rozplanować sobie dzień. Moim dzisiejszym głównym celem jest romantyzowanie swojego życia jako turysta w mieście. Piszę sobie pomysły, co mogę dzisiaj zrobić, żeby właśnie poczuć się jak podróżnik. I przede wszystkim, ja lubię zwiedzać nowe kawiarnie, lubię jeść croissant i tak dalej, a mam do zmontowania jeden filmik, dlatego to jest idealna okazja, żeby zwiedzić nową kawiarnię. Przy okazji zrobię dla siebie coś miłego, a takie zwiedzanie kawiarni i restauracji to jest naprawdę fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. W wakacje jest też fajna pogoda, więc warto pozwiedzać okolice. Gdańsk jest położony nad morzem, więc może wybiorę się na spacer nad morze. Wiem, że nie każdy ma dostęp do morza, ale tutaj chodzi o to, żeby pozwiedzać Waszą okolicę. Na przykład pójść na spacer do parku, może mieszkacie w górach, to przejście po górach, do lasu, czy po prostu skręcić w lewo, a nie w prawo, jak zazwyczaj chodzicie na spacerach. Nigdy tego sama nie robiłam, ale myślę, czy nie zrobić sobie pikniku na plaży, wziąć mój pamiętnik, książkę i połączyłabym przyjemne z pożytecznym, bo spędzałabym czas na świeżym powietrzu, a przy okazji wylewała swoje myśli na kartkę, czy właśnie robiła coś artystycznego. Dlatego możecie też zrobić piknik z przyjaciółmi, samemu, wziąć książkę, farbki, cokolwiek, ale właśnie przebywać chwilę czasu w naturze. To są takie małe rzeczy, ale uwierzcie mi, jak już jesteście na tym pikniku, to macie takie wow, ale to jest super, więc zapiszę sobie, żeby zrobić piknik na plaży. Wstępny plan działania mam. Jeżeli byłaby brzydka pogoda, to zawsze możecie iść do jakiegoś muzeum, możecie zobaczyć na jakichś grupach na Facebooku, czy nie ma jakichś nowych wystaw, czy ewentualnie organizowane są eventy. Tych możliwości jest naprawdę dużo i wydaje mi się, że wszędzie da się znaleźć coś do robienia. A jeżeli mieszkacie faktycznie w mniejszym mieście, zróbcie sobie spontaniczny, jednodniowy trip do jakiegoś większego miasta obok. Weźcie wtedy przyjaciółkę, przygotujcie wcześniej plan działania, bo serio, ja uwielbiam sobie tak zwiedzać, spacerować po Gdańsku i docenić to, że mam możliwość mieszkania tutaj. Szczerze, nie pamiętam, kiedy robiłam sobie taką zwykłą, klasyczną owsiankę, ale obudziłam się dzisiaj i miałam takie, potrzebuję zjeść owsiankę. Więc robimy na śniadanie zwykłą, klasyczną owsiankę truskawkową. Takie wakacyjne śniadanko. Throwback do 2021, gdzie jadam tą owsiankę codziennie. Piękna, klasyczna owsianka z jogurtem proteinowym, owocami, czekoladką, kremik o smaku Kinder Country. Smakuwa. Zbieram się do kawiarni i w ogóle bardzo się cieszę, bo idę do nowej kawiarni, w której jeszcze nie byłam. Zamierzam tam chwilę posiedzieć, zamówić sobie jakąś dobrą kawusię i tak dalej. Tam nie byłam na taki soul date. Jest sporo ludzi jak na 10 i kilka osób się na mnie dziwnie patrzy, ale to nic, main character vibes. Kawiarni z Kielniuma. Look at my pękny szokolad. Jest wielkości mojej głowy. Thank you.
Praca w kawiarni jest dla mnie 100 razy bardziej efektywniejsza. Zmontowałam cały film w 3 godziny, który pewnie w domu montowałabym 5-6 godzin przez rozpraszacza. Teraz się jeszcze przejdę po Starym Mieście, chociaż tutaj są remonty, bo Gdańsk przygotowuje się do Jarmarku Dominikańskiego. Ale jestem tak zdziwiona, bo miałam mega ochotę na jakieś ciastko. A wiecie, jest taka bariera, tyle negatywnych myśli. Dzisiaj pokonałam mój kolejny feel food i w ogóle mam jakieś takie dobre dni ostatnio. Dzielę się tym z wami i może się to wydawać, że to jest takie super fajne. Wreszcie jem to, na co mam ochotę. Mam więcej energii, siły do działania. W dzisiejszym vlogu chciałabym też poruszyć temat akceptacji siebie, jak sobie radzę z bad body image, bo mam strasznie zakrzywiony obraz samej siebie. Kiedy patrzę w lustro, kiedy patrzę to, ile robię, zawsze mam wrażenie, że mogłabym zrobić więcej. Czasem czuję się niewystarczająco i recovery, pomimo cudownych momentów, jest też bardzo ciężkie. Dla mnie szczególnie dlatego, że zmienia się to ciało. Kiedy nie akceptujecie siebie i do tego widzicie, że to wszystko się zmienia, to walka z tymi myślami jest naprawdę ciężka. I chciałabym wam powiedzieć, jak sobie z tym radzę. To zależy od dnia. Czasem sobie nie radzę. Jestem bardzo wrażliwa na ten temat. Przyznaję się do tego, że siebie nie akceptuję. Jak patrzę na siebie w lustrze, to zawsze widzę jakieś niedociągnięcia. W tym najgorszym momencie mojej choroby, jak patrzyłam w lustro, czułam, że mogłabym jeszcze więcej zrobić. Że zawsze gdzieś tam coś odstaje, że zawsze coś jest nie tak. Potem robiłam sobie jakieś zdjęcia, body checking. Po jakimś czasie dochodziło do mnie, jak bardzo niezdrowo wyglądam. Dlaczego ja sobie tak myślałam, patrząc w lustro? Więc równocześnie chciałam być szczupła, ale nienawidziłam być szczupła. I borykam się z tym bardzo często, dlatego kiedy mam gorszy dzień, po prostu nakładam jakieś większe ubrania, luźne bluzy, luźne t-shirty. Teraz w wakacje na pewno jest ciężej, bo jest ciepło. Ciężko jest zakryć to swoje ciało. Ja też bardzo lubię nosić jakieś topy, crop topy i staram się nie zwracać uwagi na to, jak inni na mnie patrzą, bo ja nie wytrzymuję w tych upałach. Ja też jestem dziewczyną, która lubi modę. Boli mnie to, że nie mogę się ubrać tak, jakbym chciała. Teraz mam jakiś top na sobie, no ale byłam w kawiarni, chciałam się ładnie ubrać na randkę ze sobą, ale kiedy zauważam już jakieś zmiany, mam bad body image, to myślę sobie, co bym powiedziała mojej przyjaciółce, która boryka się z tym samym problemem, wygląda coraz lepiej, odzyskuje życie, a nie może na siebie patrzeć. I ja wtedy sobie myślę, co bym jej powiedziała. Ciało to nie tylko wygląd zewnętrzny. Ciało to nasz dom, pomaga nam funkcjonować, dzięki niemu mamy siłę, żeby żyć, żeby zwiedzać świat, żeby się rozwijać, żeby ćwiczyć, żeby chodzić, myśleć, oddychać. Ciało pełni tyle funkcji, że kiedy byłam w najgorszym momencie, mój organizm pokazywał, że on nie daje rady, że te funkcje właśnie zanikały. Miałam problemy, żeby się na czymś skupić i wtedy doszło do mnie, jak ja w ogóle traktuję siebie. Chciałabym, żeby moje ciało funkcjonowało jak najdłużej, a jedzenie to takie nasze paliwo. I nie mogę pozwolić tym myślom, żeby mną zawładnęły. Mam marzenia, mam cele, mam plany. Potrzebuję mojego organizmu do funkcjonowania. Ciało to nie jest tylko maszyna, ja nie jestem robotem, więc kiedy mam ten gorszy dzień, biorę pamiętnik i piszę sobie: okej, nie czujesz się dzisiaj najlepiej w swoim ciele, ale wreszcie masz siłę, żeby wejść po schodach. Masz siłę, żeby nagrać jakiś film. Doceń to, że wreszcie odzyskujesz życie. Warto zaopiekować się sobą. Dlatego to jest taka motywacja dla mnie i dla was. Pomyślcie sobie dzisiaj, jak chcielibyście być traktowani. Zabieranie sobie energii to działanie, niszczenie swojego organizmu, swojego domu, który chce dla nas jak najlepiej. I choć to będzie mega ciężkie, bo sama znowu powtarzam tą całą drogę, jestem już o wiele bardziej świadoma niż rok temu. Mam całe życie przed sobą i potrzebuję do tego jakiejś energii. A właśnie czułam, że mam jej coraz mniej. I mówiłam jedno, robiłam drugie, więc oszukiwałam samą siebie i to w ogóle nie miało sensu. Wiem, że po kilku dobrych dniach będzie ten jeden gorszy, ale staram się docenić tą dobrą pasję. Widzę, że jest to możliwe, widzę, że ja mogę to sobie zrobić i ty też możesz. Życzę tobie jak najlepiej. Ja wróciłam z mojego spacerku po mieście. Tylko sobie odpocznę, pójdę na spacer z Nemem, zjem obiad i dalej będę bawić się w turystkę. Tak dobrze wygląda, że jem na podłodze. Ja dzisiaj turystka, level wysoki. Spakowałam kocyk do mojego kankena, wzięłam kolorowankę, dziennik i będę zbierać na plażę. Jest dość pochmurno, więc mam nadzieję, że nie będzie padać, a jeżeli będzie, no to będzie content. Slay. I wanna show you in the best way that I can that I'm so in love with you. Try to be serious, but you can have it too.
Leżę sobie na plaży, koloruję kolorowankę. Trochę się stresuję, bo jest tu dosyć sporo ludzi jak w sezonie. Tylko ja, może kolorowanka i niczego więcej do szczęścia nie potrzebuję. To jest niesamowite, jak taka zwyczajna, mała rzecz może poprawić nam humor. Jestem wdzięczna za to, że mieszkam nad morzem, bo tutaj wszystkie moje problemy znikają. Jakby mega mnie to uspokaja. I to jest bardzo duże wyjście spoza mojej strefy komfortu. Jeżeli boicie się sami iść do parku, na łąkę, na plażę, na początku usiądźcie sobie na 10 minut, potem gdzie ma dużo ludzi, potem usiądźcie na pół godziny. I po jakimś czasie do tego się przyzwyczajicie i to nie będzie dla was problemem. Tylko trzeba podejmować te kroki i przełamywać te lęki. Mam dzisiaj taki fajny dzień, ale już jestem trochę zmęczona, bo bardzo dużo się dzieje. Przychodzę do was z book update, bo nazbierało mi się trochę nowych książek. Przeczytałam Niespokojnych ludzi, nie mówiłam wam o nich w ostatnim vlogu. Nie zachwyciła mnie jakoś specjalnie, ale była naprawdę chaotyczna, śmieszna, taki kryminał, coś innego niż zawsze. I kiedy byłam w bibliotece, zobaczyłam, że są dostępne trzy książki jednej autorki, na którą już dawno polowałam. Jest to Alice Oseman i tak mnie do tego zmusił, więc zobaczymy, czy mi się spodobają. I uważam, że super wykorzystałam ten dzień, spędziłam bardzo miły czas sama ze sobą. Nie wiem, czy chciałabym jeszcze coś dodać. Recovery przeraża mnie ten moment, kiedy wraca wam apetyt i dosłownie cały czas jesteście głodni. Mnie to tak męczy i wiecie, takie myśli, że nie zasługuję na jedzenie. Tak długo byłam w deficycie, że to jest normalne, że mój organizm jest głodny, ale strasznie ciężko mi jest to zrozumieć, zaakceptować. Potrzebuję chyba chwilę odpocząć, bo naprawdę właśnie o tym mówiłam, że nie zawsze jest kolorowo, ale generalnie jestem mega z siebie dumna i staram się docenić chociaż te małe zwycięstwa. No pocieszenie przyszedł do mnie na Masław. I w takich pięknych okolicznościach będę się z wami żegnać. Bardzo ci dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że taki kolejny luźny vlog ci się spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, łapkę w górę i możesz też wpaść na mojego Instagrama, żeby widzieć więcej tego słodziaka. No, także trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!